Marcin Banasia. Trzecia minuta gry i rzut karny dla drużyny. Gorąco polecam. Faulowany był Jacek Nowakowski. Do piłki podchodzi Bartek Grzelak. Bartek Grzelak gorąco polecam prowadzi 1-0. Bartek Grzelak do Łukasza Nowakowskiego, ale w bramce dróg polu pewna interwencja Marcina Banasiaka. Piękne uderzenie ze strony Michała Gajewskiego i jeszcze lepsza interwencja Michała Kopuły. Michał Gajewski do Marcina Dyzioł i gorąco polecam prowadzi już tylko 2-1. Spotkanie Bartka Grzelaka. Gorąco polecam podwyższa na 3-1. Lewo, lewo, lewo! Kolejna bramka dla zespołu Gorący polecam. Tym razem do siatki dróg polu trafił Jacek Nowakowski. Drugi gol dla drugiego.